Dla uczczenia świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej, został zorganizowany koncert z udziałem Orkiestry Dętej przy OSP w Szczucinie, chóru Cantate Deo działający przy parafii świętej Marii Magdaleny w Szczucinie oraz solistów. Koncert odbył się w niedzielę 25 listopada w kościele parafialnym w Szczucinie. Rozpoczęła go msza święta i modlitwa za członków orkiestry i strażaków o godzinie 17. Po mszy świętej kontynuowano ucztę duchową. Wybudowano ku jej czci bazylikę,
Jej imię wymienia się w kanonie rzymskim. Jest patronką śpiewu, jako że miała grać podobno na organach, jednak najprawdopodobniej umiała grać i grała na harfie, co ówczesne panie rzymskie miały w zwyczaju kształcić się. Przed nami chór Cantate Deo pod dyrekcją Wojciecha Wojnasa z hymnem ku czci świętej Cecylii. Stworzył rodzinny zespół artystyczny
koncerto Caccini, w skład którego oprócz niego samego wchodziła jego żona, starsza córka, młodsza córka i syn. Tak więc muzykowanie rodzinne, jak widać, ma swoją historię. Fałszerstwo wyszło na jaw, kiedy okazało się, że wszystkie utwory na płycie wydanej przez Władimira Pawiłowa to dedykowane komu innemu. Ave Maria był zatytułowany utwór anonimowy XVI wieku. Rozpowszechnieniu i popularyzacji pomagał fakt fatalnej znajomości muzyki dawnej. Sam Pawiłow zmarł rok po wydaniu płyty i dlatego nie mamy dalszych wyjaśnień. Niezależnie od tego, kto skomponował, bo przecież jednym choćby z wykonawców Ave Maria Caccini'ego to Andrea Bocelli. W naszym wydaniu Ave Maria Caccini'ego wykonawcą, solistą jest Gabriela Sołtys, a za organami Wojciech Wojnas.
pieśniami świątyni, pieśniami kościelnymi, muzyką kościelną. To są psalmy. W naszym wydaniu to psalmy i dokomponowana do nich muzyka Mikołaja Gomułki, który urodził się w 1535 roku pod Sandomierzem, a więc niedaleko. To kompozytor nasz polski, renesansowy, instrumentalista, syn mieszczan sandomierskich Tomasza i Katarzyny Gomułków. Był chłopcem, śpiewakiem w gronie paziów króla Zygmunta Augusta. Przebywał na dworze królewskim, ale potem wrócił do Sandomierza, tam zakupił dom, był jednym z 7 ławników, a kiedy poślubił w 1570 roku córkę Rajcy Tarnowskiego, Tomasza Kuszmierzowicza, Jadwigę, to jego syn Michał był muzykiem na dworze Jana Zamoyskiego, a więc wszystko w tychże niedalekich okolicach. Sam Mikołaj Gomułka był nadwornym muzykiem biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego, a kiedy porzucił służbę na dworze biskupim, podjął się wraz z 3 wspólnikami poszukiwań górniczych w okolicach Muszyny. Jest więc niejako z naszego rejonu. Jego najbardziej znane, wydrukowane za życia, jedyne zachowane dziś dzieło to melodie na psałterz polski wydane w drukarni Łazarza Andrysowicza w Krakowie w 1580 roku, skomponowane do poetyckiego tłumaczenia psalmów biblijnych wykonanego przez samego Jana Kochanowskiego. Poeta prosił Gomułkę o dokomponowanie do jego psałterza Dawidowego muzyki i ten przyniósł gotowe dzieło ledwie kilka miesięcy później. Melodie zawierają 150 krótkich utworów utrzymanych w układzie 4-głosowym. Te melodie są wyjątkowe. Jest to jeden z nielicznych, tak współczesnych, ówczesnych przykładów, w którym zarówno tekst, jak i muzyka są najwyższej próby. Jest to pierwsze znane opracowanie muzyczne wszystkich 150 psalmów. Wydanie zawiera przedmowę, a w niej napisane krótko są łacniutno uczynione, prostaką niezatrudnione, nie dla Włochów, dla Polaków, dla prostych naszych domach. Najbardziej znane psalmy to Nieście chwałę mocarze, kleszczmy rękoma oraz siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody, szczęśliwy, który ludzi upadłych ratuje. Przed nami chór Cantate Deum z dyrygentem Wojciechem Wojnasem i Mikołaja Gomułki, kleszczmy rękoma. Yeah.
Skoro świątynia, to także i organy. Skoro organy, to Jan Sebastian Bach, jeden, jak się to określa, z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki, czołowa postać Bachów, bo nie tylko Jan Sebastian Bach, kompozytor, organista, ale także jego dzieci, zarówno synowie, jak i także córki, zajmowały się muzykowaniem. To właśnie dzieci wspierały utwory swojego ojca i nazwały je archiwum starego Bacha. Dzięki temu możemy cieszyć się licznym zbiorem, bo Jan Sebastian Bach jest autorem ponad 1000 znanych utworów skatalogowanych. Bach sięgał po wszystkie współczesne sobie gatunki muzyczne poza operą. Pisał utwory na organy, klawesyn, komponował fugi, muzykę choralną, kameralną. Był mistrzem muzyki polifonicznej. Doprowadził do doskonałości barokową formę fugi. Jego inspiracje to śpiew kościoła protestanckiego, czyli chorał, tradycje niemieckich szkół organowych, francuska muzyka klawiszowa, włoska muzyka instrumentalna. Bach uczył się gry na organach w młodości, a w późniejszych latach osiągał poziom wirtuozowski. Niektórzy badacze podkreślają znaczenie przywiązania kompozytorowego do tego instrumentu dla całej twórczości. Brzmienie organowe znamionuje całą muzykę Bacha i nadaje jej właściwy charakter. Nawet kompozycje wokalne i kompozycje skrzypcowe, tak odległe od barw organowego dźwięku, mają u Bacha charakter organowy. A jak sam pisał w jednym z listów, chciałem na najpotężniejszym instrumencie na organach przedstawiać wydarzenia w przyrodzie, jak na przykład uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, walące się mury. Posłuchajmy tokaty i fugi D-moll Jana Sebastiana Bacha za organami. Wojciech Borys. Thank you.
że po tym wykonaniu nikt nie ma wątpliwości co do tego, że była to tokata od słowa tokare, uderzać, a także fuga od łacińskiego słowa fuga, czyli ucieczka. Kolejna nasza uczta duchowa to George Friedrich Händel. Ten niemiecki kompozytor późnego baroku był także mieszkańcem Wielkiej Brytanii. Komponował liczne gatunki muzyki baroku, m.in. opery, oratoria. Jest zaliczany do najwybitniejszych twórców muzyki późniejszego baroku. Muzyka Händla była i jest uważana za jedną z największych jego kompozycjach. Pojawia się większość ówczesnych gatunków muzycznych. To właśnie Händel znacząco rozbudował sekcję instrumentów dętych, co stanowiło rzadkość dla barokowej muzyki instrumentalnej, a było to związane z wykonaniem wspaniałych dzieł na wolnym powietrzu. Stąd też i wiemy, że orkiestra dęta ma też powodzenie, zwłaszcza na wolnym powietrzu. Zresztą też i ją usłyszymy tutaj w połączeniu z chórem. Muzyka Händla znali wielcy tego świata, również kompozytorzy Haydn, Mozart, Beethoven. To właśnie Haydn, gdy był w Anglii i słuchał kompozycji Händla, to właśnie wspomniał, że Händel wie lepiej niż ktokolwiek z nas, co wywoła efekt. Każdy, kiedy chce, uderza niczym grom. Także Beethoven mówił o Händlu, że Händel jest największym kompozytorem, jaki kiedykolwiek żył. Odkryłbym głowę i uklęknąłbym przy jego grobie. Posłuchajmy Händla, Canticorum Jubilo, w wykonaniu chóru Cantate Deum pod dyrekcją Wojciecha Wojnas.
Karol Maria Jan Albert Widor, francuski organista, kompozytor, nauczyciel akademicki, studiował w Brukseli, był organistą w kościele Świętego Franciszka w Lyonie w latach 1869-1933, był organistą kościoła Świętego Sulpicjusza w Paryżu, kontynuował zapoczątkowany przez Cezara Franka symfonizm organowy dla orkiestry. Cezar Frank to Panis Angelicus, wykonanie znane. W latach 1890-1911 był profesorem gry organowej kompozycji w konserwatorium w Paryżu. Do jego uczniów należeli m.in. Albert Schweitz. Wśród kompozycji Karola Marii Widora wyróżniają się kompozycje organowe, w tym 10. symfonii, symfonia gotycka, symfonia romańska. A my słuchamy tokaty z 5. symfonii organowej za organami Wojciech Wojnic.
wykonanie solistów, ale zwłaszcza w muzyce kościelnej chodzi o to, żeby wszystko połączyć razem na chwałę Bożą. Przed nami taki utwór Laudate Domino Karola Franciszka Gounoda, kompozytora francuskiego, operowego. Kończył w Paryżu konserwatorium. Jego pierwsza opera Safona z 1851 roku przyniosła mu uznanie. Popularna była także jego opera Romeo i Julia, ale znany jest także jako kompozytor dzieł religijnych. To on komponował mszę uroczystą uczci świętej Cecylii. To jego jest kompozycja Laudate Dominum. Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi, quoniam confirmata et super nos misericordia eius, et veritas domini manu in eternum, będą śpiewać chórzyści, czyli chwalcie Pana wszystkie narody, chwalcie Go wszystkie ludy, ponieważ potwierdzone jest ponad nami miłosierdzie Jego, a prawda Pańska trwa na wieki. Bardzo prosimy Pana Jarosława Dzięgla, by zajął swoje właściwe miejsce. Przed nami chór Cantate Deo, przed nami orkiestra przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie, za organami Wojciech Wojnas, a wszystko to ma być na chwałę Bożą. Posłuchajmy.